Świętego. Amen. O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze. Zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczonym przez chorobę, cierpienie i samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego. Święty Antoni, wielki nasz patronie, prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy. Wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło ojca Prokopa Kapucyna zatytułowane Majowe Wielbienia Maryi w litaniach loretańskich na każdy dzień miesiąca rozłożone. Dzień 23. Wezwanie Królowo Męczenników, módl się za nami. Z dwóch powodów dajemy Matce Bożej tytuł Królowej Męczenników. Tak jak i powyższe, wzywając ją jako Królową wszystkich innych świętych. Jak bowiem Maryja jest królową i patriarchów, i proroków, i apostołów, i wszystkich wyznawców, nie tylko dlatego, że nad nimi wszystkimi panuje, lecz i dlatego, że ich wszystkich przewyższyła w stopniu łaski i świętości, jaką posiadała w życiu, a teraz w niebie przewyższa chwałą, jaką tam odbiera. Tak i męczenników jest królową z dwóch powodów. Jeden, że i nad nimi panuje władzą swoją królewską, a drugi, że cierpienia doznane za życia przez Maryję o tyle przewyższają cierpienia, jakie ponieśli wszyscy męczennicy, dostępując korony męczeńskiej, o ile godności i przywileje królewskie przewyższają godność i przywileje chociażby najdostojniejszych poddanych. Maryja bowiem i dłużej cierpiała i większych doznawała cierpień niż wszyscy razem męczennicy. Posłuchajmy i o tym świętego Alfonsa Liguoriego. Jak Chrystus Pan, powiada on, nazwany jest królem męczenników dlatego, iż w życiu swoim więcej wycierpiał niż wszyscy razem męczennicy, tak i Maryi Przenajświętszej słusznie należy się tytuł królowej męczenników, nabyty cierpieniami, po cierpieniach jej syna największymi, jakie kiedykolwiek ktoś z ludzi poniósł. Nie można bowiem zaprzeczyć Matce Przenajświętszej tytułu i całej zasługi prawdziwego męczeństwa, gdy według Kartuza, Alberta Katarinusa i wielu znakomitych teologów zasługa męczeństwa nie tyle na poniesieniu w mękach śmierci zawisła, jak raczej na doznaniu cierpień mogących śmierć zadać. I tak na przykład święty Jan Ewangelista. Poczytywany jest za męczennika, chociaż zanurzony będąc we wrzącym oleju, żyć nie przestał, lecz owszem. Według wyrażenia brewiarza rzymskiego, jeszcze zdrowszym i silniejszym niż wcześniej, wyszedł z tej męki. Według świętego Tomasza, doktora Anielskiego, dość jest zaprzeć się siebie samego aż do śmierci, aby chwały męczeństwa dostąpić. Tymto sposobem Maryja nie tylko umieszczoną jest w poczet męczenników, lecz wszystkich ich cierpienia trwałością swoich boleści przewyższyła, gdyż całe jej przebłogosławione życie było niejako długim męczeństwem. Obdarzona szczególnym darem rozumienia Pisma Świętego, najdokładniej pojmowała i do wypadków mających nastąpić stosowała wszystkie ustępy proroctwa Chrystusa Pana i Jego śmierci się tyczących. I jak to sama świętej Brygidzie objawiła. Przeto jej męczeństwo poczęło się od chwili,
gdy się jej ukazał anioł, zwiastując, iż stanie się matką Zbawiciela, mającego ponieść okrutną mękę dla zgładzenia grzechów ludzkich. Smutek i boleść, jakiej z tego powodu doznawała Panna Przenajświętsza, wzmogły się jeszcze bardziej, gdy została matką Zbawiciela, tak, że w istocie całe jej życie stało się bezustannym męczeństwem. Objawienie, jakie miała święta Brygida w Rzymie, potwierdza to zdanie. W tym objawieniu widziała ta święta Matkę Bożą, a obok niej świętego Symeona, wielkiego kapłana, który jej przepowiedział, iż jej serce miecz boleści przeniknie. I anioła, trzymającego w ręku długi i skrwawiony sztylet, wyobrażający boleści, którymi przepełnione było życie Przenajświętszej Panny. I jak róża wzrasta, rozwija się i zakwita pomiędzy kolcami, powiedział anioł świętej Brygidzie, tak Panna Przenajświętsza żyła na tym świecie wśród ciągłych boleści. I jak w miarę rozwijania się róży wzrastają wokoło niej i ciernie, tak i ta róża duchowna Maryja, im dalej zapuszczała się w lata, tym większych boleści doznawała. Maryja więc mogła w ścisłym ich znaczeniu odnieść do siebie owe słowa psalmów Dawidowych. Ustał w boleści żywot mój i lata moje we wdychaniu, i ból mój przed obliczem moim jest zawsze. A nawet po wniebowstąpieniu Pańskim nie mniejszą boleścią przejęte było serce Maryi, jak to świętej Brygidzie sama objawiła. Po wniebowstąpieniu Syna mojego męka Jego zawsze mi w sercu tkwiła. I czy zajętą czymkolwiek byłam, czy posiłek spożywałam, wszystkie okoliczności Jego śmierci jakbym dopiero co na nie patrzyła, obecnymi były mi w pamięci mojej. Stąd to, powiada Tauler, że Maryja całe życie swoje spędziła w ciągłej boleści i nieustającym smutku, przepełniającym goryczą jej serce macierzyńskie. Lecz Maryja jest królową męczenników nie tylko dlatego, że dłuższe od nich poniosła męczeństwo, lecz także i z tego powodu, że więcej cierpiała niż wszyscy męczennicy. Któż jej cierpienia ocenić potrafi? Widząc w przyszłości boleści Matki Przenajświętszej, prorok Jeremiasz powiada, że z niczym porównać ich nie można. Komu cię przyrównam, albo komu cię przypodobam, córko jerozolimska? Bo wielkie jest, jak morze, skruszenie Twoje. Któż Cię zleczy? Stąd to utrzymuje święty Anselm, że gdyby nie ciągły cud Boży w każdej chwili życia swojego, Maryja powinna by była umrzeć od boleści, jakiej doznawała. Cierpienie bowiem i boleści Maryi były tak wielkie, mówi święty Bernardyn Seneński, że gdyby je pomiędzy wszystkich ludzi rozdzielić, część, jakaby na jednego przypadała, dostateczną by była do zadania każdemu śmierci. Zastanówmy się teraz nad powodami, dla których męczeństwo Maryi było większym od męczeństwa innych męczenników. Najpierw cierpienia innych świętych męczenników i męczenniczek były to cierpienia tylko ich ciału zadane. Żelazo katowskie albo ogień stosów rozpalonych dotykał ich członków, gdy tymczasem Maryja
cierpiała na sercu i na duszy, według proroctwa Symeona. I duszę Twą własną przeniknie miecz boleści. Jakby mówił: o Panno Przenajświętsza, inni męczennicy cierpieć będą musieli na ciele, lecz co się Ciebie dotyczy, Ty na duszy poniesiesz niezmierne boleści. Serce Twoje umęczone zostanie męką Syna Twojego. Otóż o ile dusza wyższą jest nad ciało, o tyle cierpienia moralne, boleści i utrapienia serca przewyższają cierpienia na ciele tylko doznane. Pomiędzy cierpieniem duszy a cierpieniem ciała, powiedział Pan Jezus świętej Katarzynie Seneńskiej, żadnego nie ma porównania. Na górze też Kalwarii, pisze opat Arnoldus, dwa były ołtarze. Jeden w sercu Maryi, drugi w ciele Chrystusa. Jezus ciało, a Maryja duszę poświęcili na ofiarę Boga. Nadto, powiada święty Antonin, ofiara męczenników ograniczała się na tym, iż z samych siebie czynili ofiarę. Gdy Maryja poświęciła życie Syna milion razy droższego jej od własnego życia, a tak w sercu swoim ucierpiała to wszystko, co Jezus ucierpiał na ciele, lecz widok męki Syna zadawał jej samej mękę jeszcze dotkliwszą, jeszcze boleśniejszą, niżli gdyby ją sama poniosła. Prócz tego nie ma wątpliwości, że Maryja również boleśnie uczuła wszystkie zniewagi i obelgi, którymi w jej obecności okryto Zbawiciela. Inaczej być nie mogło, gdyż dla rodziców, a szczególnie dla matek, gdy są obecne przy cierpieniu swych dzieci, cierpienia te stają się ich własnymi cierpieniami. Święty Augustyn, mówiąc o matce Machabeuszów obecnej przy męczeństwie synów, powiada, iż patrząc na ich śmierć, w każdym z nich umęczoną została, bo każdego z nich sercem matki kochała. Nosząc ich w sercu, a oczyma widząc ich męczarnie, w duszy podobnąż mękę ucierpiała. To samo działo się z Maryją. Biczowanie, koronowanie cierniem, przybicie do krzyża, ugodzenie w bok włócznią. Nie zadały jednej rany Jezusowi, nie obudziły jednego cierpienia w ciele Jego Przenajświętszym, którego by nie doznała Maryja na duszy i które by nie zwiększało jej męczeństwa. Chrystus na ciele, mówi święty Amancjusz, Maryja na duszy umęczoną została tak dalece, że, jak się wyraża święty Wawrzyniec Justynian, serce Maryi stało się najwierniejszym zwierciadłem męki Chrystusowej. W nim odbiły się rany, boleści, gwoździe, wszystkie cierpienia Zbawiciela i wszystkie zniewagi. A wszystkie rany i bóle, dodaje święty Bonaventura, po całym ciele Syna rozrzucone, w jedno serce Matki się skupiły, niezmierną boleścią ją napełniając. Tak więc Matka Przenajświętsza przez współczucie męki Syna swojego na sercu i na duszy była ubiczowaną, okrytą zniewagami i z Nim do krzyża przybitą, co wyżej przytoczony święty doktor pięknie wyraża, mówiąc: gdzieś Ty przebywała, Matko Bolesna,
gdyś na Kalwarię wstąpiła? Czy pod krzyżem stałaś? O nie! Tyś na krzyżu była z Synem ukrzyżowana. A inny pobożny pisarz, wykładając te słowa Izajasza, samem tłoczył prasę, stukałem, a nie było pomocnika, powiada: prawda, Panie, że w sprawie odkupienia ludzi nie było człowieka przy Tobie, który by cierpienia Twoje podzielał. Lecz stała obok Ciebie niewiasta jedna, Matka Twoja Przenajświętsza, która wszystkie rany Twoje poniesione na ciele, na sercu odniosła. Lecz i to nie dość powiedzieć, mówiąc o boleściach Maryi, bowiem patrząc na cierpienia Jezusa, więcej bolała, aniżeli gdyby te same cierpienia sama tylko była znosiła. Powszechne to jest zdanie, że rodzice w dwójnasób czują przykrości przez ich dzieci doznawane. I chociaż to nie na każdych rodzicach się sprawdza, tu miało to bez wątpienia miejsce, gdyż bez wątpienia nad własne życie Maryja kochała Syna swojego. Maryja, mówi święty Amancjusz, większą boleść poniosła z męki Zbawiciela, niż gdyby sama była umęczoną, gdyż nieporównanie więcej niż siebie samą i własne życie kochała tego, którego w jej oczach umęczono i nad którego męką bolała. Co łatwo pojąć, pamiętając na ono zdanie świętego Bernarda, że dusza więcej jest w przedmiocie, który kocha, niż w ciele, które ożywia. Co stwierdzają owe słowa Chrystusa Pana, mówiącego: gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie. Gdy więc Maryja więcej żyła w miłości Jezusa niż w sobie samej, gdy Jezus był prawdziwie jej życiem i jakby duszą jej duszy, miała, patrząc na Jego skonanie, większej doznać boleści, niż gdyby sama od podobnych cierpień była umierała. Lecz jest inna jeszcze okoliczność, męczeństwo Maryi wynoszące nad cierpienia wszystkich innych męczenników. Oto, że Maryja przez cały ciąg męki Jezusowej cierpiała bez żadnej ulgi i pociechy. Wśród najokropniejszych męczarni i pod mieczem katów męczennicy znajdowali największą pociechę w miłości Jezusa i z niej całe swoje męczeństwo czerpali. Lecz Matka Nasza Przenajświętsza wśród boleści swoich, czyż mogła w miłości Syna swojego znaleźć podobną pociechę? O nie, bo właśnie to Syn jej najdroższy był powodem jej cierpień. Miłość to do Jezusa była jej męczeństwem. Miłość ta ją męczyła. A im była silniejsza, tym silniej dręczyła, bo całe męczeństwo Maryi było w tej miłości Jezusa, umęczonego w jej oczach i na krzyżu umierającego. Im więcej go i silniej kochała, tym więcej nie tylko cierpiała, ale tym więcej pozbawioną była wszelkiej pociechy. O, zaprawdę, wielkie jest i jako morze skruszenie Twoje, i któż Cię uleczy?
I dlatego, według słusznej uwagi ojca Dieza, jak każdego świętego męczennika malują zwykle z narzędziami jego męki, na przykład świętego Pawła apostoła z mieczem, którym go ścięto, świętego Andrzeja z krzyżem, do którego był przybity, świętego Wawrzyńca z rusztem, na którym go smażono, i tak dalej, tak Matkę Bolesną przedstawiają trzymającą w ręku zwłoki Jezusa. Bo w istocie skutkiem jej miłości do Jezusa, Jezus to był narzędziem jej męczeństwa. Pewne jest, że im więcej kocha się jaki przedmiot, tym dotkliwsza jego strata. Śmierć brata rodzonego więcej zasmuca niż śmierć obcego człowieka. Śmierć dziecka więcej niż zgon przyjaciela. Aby więc ocenić boleść Maryi przy męce jej syna, potrzebna jest ocena jej przywiązania do niego. Lecz któż tę miłość Maryi do Jezusa pojąć nawet potrafi? Święty Amancjusz powiada, że w przywiązaniu Maryi do Jezusa łączyły się dwa uczucia najsilniejsze, jakich serce człowieka doznać jest zdolne. Uczucie nadprzyrodzonej miłości Boga, a miłości duszy najświętszej, jaką sobie wyobrazić można, i uczucie przyrodzonego przywiązania matki do syna, a matki najbardziej przywiązanej do syna, najdoskonalszego, jakiego podobnież wyobrazić sobie tylko można. Dwa te uczucia w sercu Maryi, łącząc się w jedno uczucie miłości i przywiązania nie mających granic, sprawiały, że Maryja kochała Jezusa całą potęgą miłości, do jakiej tylko serce ludzkie wznieść się jest zdolne. A stąd mówi błogosławiony Ryszard od świętego Wawrzyńca: jak nie było miłości podobnej miłości Maryi, tak również nie było boleści podobnej jej cierpieniom. Ponieważ bez miary kochała Jezusa Maryja, mówi Albertus Magnus, więc bez miary cierpieć musiała, patrząc na mękę i śmierć Jego. Nie było i nie będzie, mówi święty Bernard, cierpienia sroższego, bo nie było i nie będzie syna droższego. Mało więc jest powiedzieć, że Maryja tak srogie przy męce syna swojego poniosła cierpienia, że męczeństwo jej większe było od męczeństwa wszystkich razem męczenników. Święty Anselm powiada, że cokolwiek ucierpieli męczennicy, wszystko za niewielkie cierpienia, albo raczej za żadne, poczytać się może w porównaniu z tym, co wycierpiała Maryja. Na koniec jeden ze świętych doktorów taką myśl wyraża: boleść Maryi przy męce Jezusa była tak wielka, że ona jedna mogła godnie opłakać śmierć Boga człowieka z taką boleścią i takim współczuciem, jakiego tylko mógł po istocie stworzonej wymagać Pan Bóg za dobrodziejstwo odkupienia ludzi krwią Syna swojego. Lecz, o Panno Przenajświętsza, woła święty Bonaventura, czyż potrzeba było, abyś i Ty poświęcała się za nas na górze Kalwarii i męczeństwo tam poniosła? Czyż nie wystarczała na odkupienie świata śmierć Syna,
aż póki nie zostanie ukrzyżowaną i matka? O, wystarczała bez wątpienia śmierć Jezusa do okupu świata i tysiąca światów. Lecz przemiłościwa Matka nasza, łącząc swoje boleści z męką Syna swojego, chciała tym sposobem i sama współdziałać w sprawie odkupienia naszego. Jak też cały świat, mówi Albertus Magnus, zawdzięcza Zbawicielowi mękę poniesioną dla zbawienia ludzi, tak podobnież powinniśmy wdzięczność Maryi za męczeństwo poniesione dobrowolnie i poniesione z wielkiej ku ludziom miłości, gdyż według objawienia, jakie miała święta Brygida, Przenajświętsza Panna gotową była wszystkie ponieść męczarnie, byle ludzie zbawieni zostali i byle zasługi swoje za nas ofiarować mogła. I tej to jedynej pociechy doznała Matka Przenajświętsza wśród swoich boleści. Myśl tylko, że śmierć jej Syna pojedna ludzi z Bogiem, łagodziła jej niewypowiedziane cierpienia. Taka miłość Maryi ku nam godna, abyśmy przez wdzięczność ulitowali się przynajmniej nad jej boleściami. Lecz niestety, jakże mało kto o nich pamięta i jak mało je kto rozmyśla i jak wielu nigdy o nich nie wspomina. Uskarża się na to sama Matka Bolesna przed świętą Brygidą, pobudzając tę świętą, aby często rozmyślała jej boleści. Spoglądam, mówiła Przenajświętsza Panna w objawieniu, na wszystkich żyjących na świecie i szukam pomiędzy nimi rozmyślających moje boleści i współubolewających ze mną. Lecz bardzo takich niewiele znajduję. Gdy więc, córko moja, tak mało kto z ludzi pamięta o tym, co dla nich wycierpiałam, i gdy tak wielu zapomniało o mnie, Ty jednak miej mnie w swojej pamięci. Rozmyślaj boleści moje, ubolewaj wespół ze mną i ile możności, cierpliwość moją w swoich dolegliwościach naśladuj. Jak zaś mile przyjmuje Pan Jezus nabożeństwo do siedmiu boleści Jego Matki Przenajświętszej, dowodem pomiędzy wielu innymi jest i to, co razu pewnego powiedział błogosławionej Weronice z Binasco. Córko moja, rzekł do niej w objawieniu Zbawiciel, drogimi są w oczach moich łzy wylane nad rozmyślaniem męki mojej. Lecz tak matkę moją kocham, że wylane nad jej boleściami jeszcze mnie bardziej poruszają. Czcicielom boleści Maryi Chrystus Pan przyrzekł szczególne łaski. Święty Alfons Liguori pisze, że po wniebowzięciu Panny Przenajświętszej błogosławiony Jan Ewangelista, pragnąc zobaczyć jeszcze raz na ziemi tę matkę swoją najdroższą, gorąco prosił ją, aby mu się objawiła. Jakoż ujrzał Matkę Bożą wraz z Panem Jezusem i usłyszał, jak prosiła Syna o szczególne łaski dla wszystkich mających nabożeństwo do jej siedmiu boleści.
Chrystus Pan zadość uczynił jej prośbie i przyrzekł. Po pierwsze, że ktokolwiek udawać się będzie do Matki Przenajświętszej jako Matki Bolesnej i przez jej boleści prosić będzie o potrzebne łaski, może być pewnym, że nie umrze bez szczerej za grzechy pokuty. Po drugie, że uwolnionym będzie od przerażenia i ucisków wewnętrznych, jakich zwykle doznaje się w ostatniej godzinie. Po trzecie, że za życia będzie pamiętał o męce pańskiej, aby po śmierci szczególną za to nagrodę otrzymał w niebie. Po czwarte, na koniec, że wszyscy pobożnie boleści Matki Przenajświętszej czczący mieć ją będą za szczególną swoją panią i władczynię i że Maryja rozporządzać nimi będzie mogła według woli swojej. Różne liczne pobożne dzieła przytaczają wypadki i przykłady na stwierdzenie tego podania. Rozważ to dobrze, duszo pobożna. Litania do świętego Antoniego z Padwy. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami. Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony, módl się za nami. Święty Antoni, w miłości gorący, módl się za nami. Święty Antoni, światem zepsutym gardzący, módl się za nami. Święty Antoni, darem miłości napełniony, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo Kościoła katolickiego, módl się za nami. Święty Antoni, chwałę niebieską zalecający, módl się za nami. Święty Antoni, kwiecie świątobliwości, módl się za nami. Święty Antoni, krysztale czystości,
módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa świętego, módl się za nami. Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo zakonu braci mniejszych, módl się za nami. Święty Antoni, pochodnio gorejąca, módl się za nami. Święty Antoni, młocie na heretyków, módl się za nami. Święty Antoni, światło nowe włoskiej ziemi, módl się za nami. Święty Antoni, uciśnionych wyzwolenie, módl się za nami. Święty Antoni, w nabywaniu doskonałości ochotny, módl się za nami. Święty Antoni, kaznodzieją żarliwy, módl się za nami. Święty Antoni, zgubione rzeczy cudownie odnajdujący, módl się za nami. Święty Antoni, poufały strażniku spraw sobie poleconych, módl się za nami. Święty Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami. Święty Antoni, zwierciadło pokory, módl się za nami. Święty Antoni, arko nowego przymierza, módl się za nami. Święty Antoni, nieprzyjacielu grzechów, módl się za nami. Święty Antoni, miłośniku bogomyślności, módl się za nami. Święty Antoni, przedziwny w mądrości, módl się za nami. Święty Antoni, wzorze wstrzemięźliwości, módl się za nami. Święty Antoni, uzbrojony sprawiedliwością, módl się za nami. Święty Antoni, w opowiadaniu Ewangelii niestrudzony, módl się za nami. Święty Antoni, pociecho strapionych, módl się za nami. Święty Antoni, prorokom równy, módl się za nami. Święty Antoni, apostole najżarliwszy, módl się za nami. Święty Antoni, męczenniku pragnienia, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo wyznawców, módl się za nami. Święty Antoni, przykładzie czystości, módl się za nami. Święty Antoni, który zażywasz wiecznego błogosławieństwa, pociesz nas strapionych. Od gniewu sędziego najwyższego broń nas, Ojcze Święty, abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju zażywać mogli, przyczyń się za nami, aby wszyscy do Ciebie nabożni otrzymali to, o co słusznie proszą, przyczyń się za nami, aby nas Najświętsza Panna czystymi, niezmazanymi Synowi swemu przedstawić raczyła, przyczyń się za nami. Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało, przyczyń się za nami. Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, od któregoś słodkim uściśnieniem zaszczycony został, przyczyń się za nami. Przez krzyż i mękę niewinnego baranka, abyśmy ciało nasze z wszystkimi pożądliwościami ukrzyżowali, przyczyń się za nami. Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy namiętnościom naszym umierali i współpogrzebani z Chrystusem, z Nim potem na wieki żyć mogli, przyczyń się za nami. Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dzień ostateczny
cząstkę z nim w niebie otrzymać mogli. Przyczyń się za nami. Przez cudowne w niebo wstąpienie Pańskie, abyśmy szczęśliwie na górę wieczności wstąpić mogli. Przyczyń się za nami. Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas wszelkiej prawdy nauczył. Przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg grzechy nasze odpuścić raczył. Przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg Kościołem swoim świętym rządzić i w pokoju zachować go raczył. Przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg całe duchowieństwo w swej dostojności zachować raczył. Przyczyń się za nami. Aby wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył. Przyczyń się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Niech się przyczyni za nami. Prosimy Cię, Panie, wyznawca Twój, święty Antoni, któregoś wielkością cudów przyozdobiłeś i wsławiłeś i dotychczas nie przestajesz go wsławiać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa błagalna do świętego Antoniego. Przedziwny święty Antoni, wsławiony rozgłosem uczynionych przez Ciebie cudów, który miałeś szczęście przyjąć na swe ręce Syna Bożego w postaci dzieciny. Wyproś mi u Jego dobroci łaskę, której gorąco pragnę w głębi mego serca. Ty, który byłeś tak bardzo litościwy dla nieszczęśliwych grzeszników, nie patrz na niegodziwość tego, który błaga, lecz na chwałę Boga, którą ponownie zwiększysz i na mojej duszy zbawienie, nieodłączne od prośby, którą teraz przedstawiam z tak wielkim pragnieniem. Jako zadatek mojej wdzięczności składam obietnicę, iż będę prowadzić życie więcej zgodne z pouczeniami Ewangelii i oddane niesieniu pomocy biednym, których tak bardzo ukochałeś i kochasz. Pobłogosław moją obietnicę i spraw, bym wierny był jej aż do śmierci. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego dla uproszenia szczególnej łaski. Śliczny kwiecie, cudną woń cnoty, w Kościele Bożym rozlewający, jasne światło zakonu braci mniejszych, święty Antoni Padewski, który strapionym i smutnym pociechę przynosisz, który wszystkich pobożnie Cię wzywających wspierasz przyczyną Twoją. Klękam z ufnością u stóp Twoich dla oddania się szczególnej Twej opiece, dla polecenia sercu i modlitwom Twoim wszystkich potrzeb moich. Przez wszystkie łaski, jakimi Bóg Ciebie obdarował, przez niewysłowioną radość, w jakiej tonęło serce Twoje, gdy Pan Jezus w postaci małego dzieciątka
na Twoich spoczywał rękach. Błagam Cię pokornie, osłoń mnie najtroskliwszą opieką Twoją. Przyczyń się za mną do Twego najsłodszego Zbawiciela i niepokalanej Jego Matki i uproś mi żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, miłość gorącą, wytrwałą gorliwość w służbie Bożej i łaskę, której szczególnie teraz potrzebuję. O najukochańszy mój patronie, święty Antoni, wejrzyj łaskawie na mnie, biednego grzesznika, i nie gardź prośbą, którą z wielką ufnością do Ciebie zanoszę i radością napełnij serce moje, a przez całe me życie będę z wdzięcznością wielbić Ciebie za otrzymaną mi łaskę, składając dzięki Trójcy Przenajświętszej za dary na Ciebie wylane. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego w każdej potrzebie. Wspomnij sobie, święty Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał, gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym za sprawą Twoją swej pomocy udzielił. Wspomnij, ilu umarłych życie, błądzących zbawienną radę, strapionych pociechę, opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie, żeglujących bezpieczny port, uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro utracone, w ogóle ilu nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc otrzymało i po dziś dzień otrzymuje. Uciekam się do Ciebie i błagam Cię o pomoc i radę w tej wielkiej mej potrzebie. O Ojcze uciśnionych, ulituj się mej nędzy, gdyż Pan Bóg, każąc mnie za grzechy lub w niepojętej swej mądrości, chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko mię nawiedził. Obacz moją nędzę i trudne położenie, w jakim się znajduję. Wiem wprawdzie, że mnie godzien Twego wstawiennictwa, żem nie zasłużył u Ciebie ani na pomoc, ani na pociechę. Ale wspomnij sobie oną wielką miłość, z jaką już tylekroć wsparciem swoim dopomógł niegodnym. Przypomnij sobie ono miłosierdzie i litość, jakąś żyjąc tu na ziemi ku potrzebującym ją chował. O ileż większą jest obecnie ta litość i to miłosierdzie, skoro Ty już używasz w niebie szczęśliwości wiecznej i tak chętnie przyczyniasz się za potrzebującymi u Pana Boga. O wyzwól mnie z tej obecnej potrzeby i okaż mi dobroć Twojego serca. Wysłuchaj próśb moich, udziel mi pociechy, wybłagaj mi siłę i poddanie się woli Bożej, ażebym mógł cierpliwie wytrwać i przez szemranie nie utracił zasługi, jaką przez należyte znoszenie cierpień uzyskać mogę. Ufam mocno, że zostanę wysłuchanym. Jednakowoż nie moja, ale Boża wola niech się spełni teraz i zawsze. Amen. Oddanie siebie samego szczególnej opiece świętego Antoniego. Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, święty Antoni, i proszę Cię, wejrzyj łaskawie na moją wierną
i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego o dobrą śmierć. O święty Antoni, któryś szczęśliwie w łasce Bożej z tym światem się rozstał, czyż moja śmierć będzie Twojej podobną? Drżę z bojaźni i strachu, gdy pomyślę o swoich licznych grzechach i gdy sobie przedstawię tę chwilę, w której umrę i przed sądem boskim stanę. Pokładam całą moją nadzieję we krwi Jezusa Chrystusa i Twym wstawiennictwie. O nie opuszczaj mnie wtedy i pocieszaj w owym wielkim ucisku. Wyproś mi żal szczery za grzechy, łaskę przyjęcia Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie i możność zadośćuczynienia jeszcze w tym życiu za wszystkie grzechy i kary. A gdy wreszcie nadejdzie ostatnia godzina mego życia, pospiesz mi wtedy z pomocą. Wzmocnij mnie, iżbym nie uległ zwątpieniu. Stój przy mnie, iżbym z najświętszymi imionami Jezusa, Maryi i Józefa na ustach, pod opieką mojego anioła stróża, innych patronów i świętych i pod opieką Twoją, rozstał się z tym światem w uczuciach silnej wiary, niezachwianej nadziei, najgorętszej miłości ku Bogu, najszczerszego żalu za wszystkie moje grzechy i został przyjętym do uczestnictwa tej szczęśliwości, której Ty już od dawna używasz. Amen. Westchnienie do świętego Antoniego. Mój kochany święty Antoni, niech się Twe serce ku mej prośbie skłoni. Racz za mną przemówić do Chrystusa Pana, by łaska upragniona była mi dana i przez święte wstawienie się Twoje niech spłyną w me serce pociechy zdroje, a ja Cię kochać będę najgoręcej i chwałę Twoją szerzyć coraz więcej. Amen. Modlitwa ku czci świętego Antoniego w intencji dzieci. O najdroższy święty Antoni, zwracamy się do Ciebie, by oddać pod Twą opiekę to, co mamy najdroższego i najcenniejszego, nasze dzieci. Tobie, pogrążonemu w modlitwie, ukazało się Dzieciątko Jezus, a gdy opuszczałeś ten świat, dzieci rozgłaszały wiadomość o Twej błogosławionej śmierci. Skieruj Twój wzrok na nasze dzieci, które Tobie powierzamy, abyś pomógł im wzrastać, tak jak Jezus w latach mądrości i łasce. Spraw, by zachowały niewinność i prostotę serca. Udziel im łaski, by zawsze towarzyszyła im troskliwa miłość i mądre kierowanie rodziców. Czuwaj nad nimi, by wzrastając w latach, dotarły do pełnej dojrzałości i jako chrześcijanie dawały świadectwo przykładnej wiary. O święty Antoni, nasz patronie, bądź blisko wszystkich dzieci i wspomagaj także nas,
Twą nieustanną opieką. Amen. Obranie sobie za patrona świętego Antoniego. Święty Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa, Tyś piastował Dzieciątko Jezus na swych rękach, a dziś cieszysz się Nim w niebieskiej krainie. Składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś. Na nowo obieram Ciebie dzisiaj za mego orędownika i wiernego Ojca. Postanawiam mocno nigdy Cię nie opuszczać, ani pozwolić ubliżyć Twej sławie, lecz zawsze Cię czcić i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkim. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź mi towarzyszem w drodze do wieczności, moim orędownikiem, obrońcą i mą gwiazdą przewodnią, tak w życiu, jak i przy śmierci. Amen. Modlitwa ku czci świętego Antoniego. Święty Antoni, wzorze wielkiej świętości, pomóż mi żyć jak prawdziwy chrześcijanin, wierny przyrzeczeniom chrzcielnym. Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa i trudności mego życia. Wyjednaj mi, abym pokonał wszystkie pokusy do złego i miał odwagę bycia świadkiem mej wiary. Wyjednaj mi serce zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, gotowe do przyjęcia Jego świętej woli pośród ofiar i wyrzeczeń. Otwórz mą duszę, bym kochał mych bliźnich szczerze i ofiarnie. Pozwól mi być gotowym do służenia im pociechą we wszystkich ich potrzebach. Podtrzymuj mnie Twoim przykładem, abym zasłużył na Bożą przyjaźń. Amen. Przyjmijmy, drodzy radiosłuchacze, telewidzowie i obecni tu w Bazylice, błogosławieństwo relikwiami świętego Antoniego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Piastunie Boga, błogosławiony Antoni Święty, bądź pochwalony. Do Ciebie, Boga, lud czcią przejęty, módl się za nami, Antoni Święty. Jak światło dzienne, jak promień słońca, Ty świat ogarniasz z końca do końca. Łagodzisz bóle i trud nosliczny, pociecho nasza, Antoni śliczny.